Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na samym początku pragnę podziękować za to, że byliście wczoraj ze mną na streamie, dzwoniliście do mnie, było bardzo fajnie, było bardzo sympatycznie, chociaż może troszeczkę za długo. Także dziękuję za udział w streamie i zapraszam oczywiście na kolejne streamy. Było bardzo sympatycznie. Ostatnimi czasy widziałem pewnego młodego youtubera, który wypowiadał się na temat par homoseksualnych, które chciałyby mieć dziecko. Oczywiście był bardzo postępowy i nowoczesny. W związku z tym był za tym, żeby pary homoseksualne miały dzieci. Jako przykład podał taką sytuację, która mnie troszeczkę oburzyła. Mianowicie dał przykład tego, że dzieci w, w domach dziecka, czy tam w rodzinach zastępczych, już nie pamiętam jak on to ujął, że tam jest bardzo zła sytuacja, że te dzieci są bite, niekiedy gwałcone, więc w związku z tym lepiej byłoby to dziecko dać do pary homoseksualnych, gdzie jest miłość, szczęście, są pieniądze. I ja myślałem, że ten pan się zaśmieje, czy coś powie, jeszcze A to był koniec przykładu. Powiem Państwu, jakie są wady tego przykładu. Przede wszystkim jest to niesamowita manipulacja. Zacznijmy od tego, że w Polsce jest cała masa par bezpłodnych, mężczyzna i kobieta, którzy, żeby adoptować dziecko, mają rzucone kłody pod nogi. W Polsce jest to bardzo trudne. Więc to jest moja pierwsza myśl. Dlaczego by nie oddać tego dziecka normalnej parze heteroseksualnej, która zarabia, ma mieszkanie i byłoby, jak to się mówi, normalnie? Kolejna rzecz, to jest założenie przez tego youtubera, że para homoseksualna to są ciepli, dobrzy ludzie, którzy są dobrzy. Otóż e, chciałbym Państwu powiedzieć, że czy geje, czy lesbijki to są normalni ludzie. I wśród nich są statystycznie psychopaci, ludzie z borderline, socjopaci, ludzie chorzy psychicznie, ludzie po prostu źli są wśród nich statystycznie, tak jak w każdej innej grupie społecznej pedofile, są ludzie o skłonnościach do zabijania, tak jak statystycznie w każdej społeczności, w każdej grupie. Więc zakładanie, że tu akurat w domu dziecka gwałcą i biją i katują a tu jest para homoseksualna, kochająca, miła i tak dalej. To jest naprawdę no drwienie z inteligencji słuchacza, ale nie widziałem, żeby ktoś protestował. Widocznie ludzie lubią, jak się im mówi takie bajeczki, więc nie wiem skąd założenie, że ta para homoseksualna to będą akurat dobrzy, wspaniali ludzie. Nie wiem skąd to założenie. Tam też są osoby złe, podłe i przypomnę o parze lesbijek, która bodajże wykastrowała chłopca małego, chcieli zrobić dwie lesbijki, chciały zrobić z niego dziewczynkę, czy o różnych parach homo, które no, tam z dziećmi coś robiły. To się dzieje. Tak samo oczywiście jak w, 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 w heteroseksualnych parach, ale nie wiem skąd te założenie, że lepiej oddać parze homoseksualnej. Druga sprawa, bo to, to, to jest pierwsza rzecz, Druga sprawa jest znacznie ważniejsza. Wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że wychowujecie się z dwoma chłopami albo z dwoma kobietami. Tak natura to uczyniła. Już sobie dajmy spokój z Panem Dobrym Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Tylko pomyślmy o naturze. Jak to wszystko zostało mądrze urządzone? Otóż dzisiaj w ogóle mówienie o tym można nawet i chyba w mordę dostać, ale natura tak to uczyniła, że kobieta ma swoją rolę do spełnienia i mężczyzna ma swoją rolę do spełnienia. Ogólnie feministki mówią, że już mężczyzna jest niepotrzebny, że jest zły, że przez niego wszystkie wojny i tak dalej. Ale natura tak to sprawiła, że żeby dziecko się dobrze rozwijało, to musi mieć do, strzelam, czwartego roku życia, piątego, przytulać się do mamusi. Mamusia, jak to się mówi, daje cyca, tak, w cudzysłowie. Mamunia przytula, a później, gdy dziecko zaczyna wzrastać, Zaczyna interesować się światem zewnętrznym. I wtedy w ten świat zewnętrzny, w jego, w jego mechanizmy, w, jego, w to, jak działa świat zewnętrzny, wprowadza dziecko, ojciec. I tak zawsze było, jest, ale prawdopodobnie chyba nie będzie, jeśli dalej będzie to szaleństwo, bo to jest dla mnie obłąkane szaleństwo. To nie jest zmiana, to jest po prostu coś nienaturalnego. Ja nie jestem żadnym zacofańcem, nie jestem jakimś człowiekiem, który dyszy z nienawiści, nie mam wytatuowanej swastyki na czole, nie. Po prostu myślę realnie. W fazie dojrzewania dziecka są różne fazy. Ja wiem, że jacyś są profesorowie o tego LGBT, tam są cała masa jest jakichś ludzi z, ze świata nauki, którzy mówią, że te pary homoseksualne są dobre, ale przypominam Państwu, że był profesor który stwierdził, że Coca-Cola jest zdrowsza od wody. Przypominam Państwu, że to jest płyn z cukrem i z jakimiś tam syfami, który ma tyle wspólnego ze zdrowiem, co krzesło z krzesłem elektrycznym. W związku z tym dziecko przechodzi przez pewne fazy i potrzebuje dziecko na pewnym etapie matki, przytulenia do mamusi, zespolenia z mamusią, a później coraz bardziej się, jakby mniej czasu spędza z mamą i zaczyna eksplorować świat. Wyobraźcie sobie, że kobieta wprowadza dziecko syna w eksplorowanie świata. Uczy go piłki nożnej, uczy go jak się bić z kolegami, żeby nie być frajerem, żeby nie być popychadłem. Jak go uczy radzenia sobie z rzeczami różnymi przykrymi w życiu. Matka ma tego nauczyć? To chyba Państwo sami czują, jak to jest po prostu śmieszne, tak? Tak natura to uczyniła, że matki z natury są takie, no, żeby dziecko nie ryzykowało, żeby dziecko było przy mamie, żeby nie odchodziło tam dalej. Ale i to jest wspaniała rzecz, gdy dziecko jest małe, gdy jest całkowicie niesprawne, gdy ledwo chodzi, tak? Ale dziecko, gdy zaczyna być sprawne, zaczyna poznawać świat, wtedy właśnie wchodzi tata, uczy ryzyka, uczy tego, jak wygląda życie, mówi synku, nie daj się uderzać w twarz, oddaj. Uczy o kobietach, uczy o związkach, idzie na mecz piłki nożnej, poznaje świat z ojcem, uczy się skali ryzyka, uczy się tego, czym jest honor, godność. Wybaczcie, ale kobieta tego nie nauczy. Dlatego, że kobieta, rola kobiety jest przeznaczona do pewnego etapu. To, to nie znaczy, że jak dziecko ma 5 lat, to już mama powinna odejść. Nie. To oznacza, że większą część e, po prostu to, czego dziecko potrzebuje, to teraz jest tata. Czyli był moment, kiedy dziecko potrzebowało przytulenia, totalnego bezpieczeństwa, wtedy jest super rola matki, i ojciec się do tego nie nadaje. Ojciec, mężczyzna, nie nadaje się do tego etapu, gdzie strzelam 5-6 roku życia, gdy dziecko się przytula do tej mamusinej spódnicy, bo ojciec tego nie potrafi. Mamusia przytula, tak, czuje, głaszcze tego synka. Ojciec czegoś takiego nie zrobi, nie nawiąże takiej więzi, nie, nie będzie miał takiej symbiozy z tym malutkim synkiem, i to jest ok. Tak to zostało obliczone, że kobieta na pewien etap pełni główną rolę, a potem pełni tę rolę tata. I to wszystko sprawia, że dziecko ma maksymalny rozwój. Wtedy, kiedy jest niesprawne, kiedy nie zna świata, kiedy jest najbardziej narażone na niebezpieczeństwo, pamiętajmy, że. ZUSy, SRUSy, szpitale, nawet szelki dla dzieci, widziałem e, dzieci z szelkami, to jest bardzo dobry pomysł, brew pozorom, kiedyś nagrałem nawet o tym audycję, dziecko potrafi się w każdym momencie szarpnąć, na przykład skoczyć pod autobus i wtedy jest płacz, dlatego widziałem, chodzą z e, szelkami, tak, na, na plecach, to nie jest głupi pomysł, wiem, że to jest e, takie, że to niby jakby psa się... Ciąga na smyczy, i tak dalej, ale lepiej chyba przez 2-3 lata się upewnić z bezpieczeństwem dziecka, niż żeby gdzieś skoczyło. tak Zwłaszcza w mieście, gdzie wypadki czyhają, tak? szaleńcy jeżdżą samochodami, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, przez setki tysięcy, czy może nawet ponad milion lat ewolucji, po prostu dzieci były bardzo. Podatne na zranienia, wtedy ta matka przytulała, chroniła i tak dalej. To wszystko ma sens. Matka i ojciec ma sens. Są statystyki naukowe, że dzieci wychowywane z matkami. W większości, jeśli chodzi o większość statystyk, tak, gwałciciele kobiet, ale nie tacy gwałcicieli, że rozładować seks, tylko gwałt, żeby upokorzyć kobietę, żeby zrobić jej krzywdę, czyli nie tylko seksualny. Akt seksualny w takim gwałcie ma na celu głównie upokorzenie poniżenie kobiety. Dużo gorsze wyniki w nauce, większość tych dzieci trafia do zakładów poprawczych i do zakładów karnych. Są realne statystyki: dziecko musi mieć matkę i ojca. Więc jeśli ja słyszę, a tutaj czytałem pani Matylda Damięcka na onecie, widziałem, że ona się o tym wypowiada. Jeśli ci ludzie mówią, że pary homoseksualne powinny mieć dzieci, to ja mówię zdecydowanie: ja do gejów nic nie mam. Ja tym ludziom nawet w pewien sposób kibicuję, dlatego że on się urodził. On się urodził. Wiadomo, że inni się śmieją z, z gejów. No to jest normalne, ale to w każdym społeczeństwie jest. Ma pociąg do tej samej płci, czy kobieta. I ja nic do tego nie mam. Niech oni sobie żyją. Niech sobie zrobią jakiś prawny odpowiednik konkubinatu, tak, żeby mogli się w szpitalu odwiedzać, e, e, dziedziczyć po sobie i tak dalej. Niech sobie to robią. Naprawdę, nic do nich nie mam. Są to często bardzo porządni ludzie, zresztą jest taki znany gej w Polsce, e, prowadzi kanał na YouTube. On był u Atora jakiś czas temu, e, mówił o szaleństwie LGBT. Mówił, że to jest po prostu pojebane wszystko. On sam jest gejem. Tak więc, e, normalni geje, normalni ludzie, którzy no, mają jakiś rozsądek, to jak widzą po prostu te parady widzą o tych dzieciach, to się po prostu w łeb pukają. Nikt z nich nie chce mieć z tym nic wspólnego. Ci ludzie wiedzą, że dziecko to byłoby nieszczęście. Słuchajcie, w środowisku gejów geje są bardzo zazdrośni o siebie. Geje często to są zwykłe chłopy, one mają popęd seksualny. Tam jest ciągła wymiana partnerów, dlatego no też o tym nie można mówić. No, skąd się wziął AIDS? Kto ma najczęściej AIDS? No wiadomo, to stosunki, trzeba sobie to powiedzieć, stosunki Analne, zwłaszcza bez zabezpieczenia, są w grupie podwyższonego ryzyka, dlatego że nie ma nawilżenia. Przy seksie z kobietą waginalnym jest nawilżenie naturalne, a musicie wiedzieć, że jak się po prostu zedrze na skórek, no to wtedy z krwią i z innymi substancjami, nie chcę mówić jakimi, w seksie analnym, bo to chyba wiadomo, po prostu dostaje się do organizmu wirus. Dlatego z kobietą bardzo rzadko. Nawet bez zabezpieczenia można się zarazić HIV-em. Natomiast u gejów jest to zarażenie częstsze, właśnie dlatego, że są stosunki analne. Powie wam to każdy lekarz. I nie ma naturalnego nawilżenia: no, jeśli zadbają, no to jest, ale jeśli nie zadbają i nie ma prezerwatywy, no to wtedy są mikrootarcia skóry, a nawet nie mikro. I jeśli któryś z nich jest zakażony, no to łapią dużo częściej HIV, ale nie tylko HIV. Bardzo często mają różne inne choroby weneryczne, właśnie przez to, że nie ma naturalnego nawilżenia. Trzeba sobie to otwarcie powiedzieć. No ale mówienie tego jest no, zakazane, nie wolno źle mówić, tak? Tylko dobrze trzeba mówić i być za tym. Wtedy się dostaje łatkę nowoczesnego postępowego, a ja państwu powiem, że ja mam gdzieś łatkę nowoczesnego i postępowego człowieka. Bo mi przede wszystkim zależy na dobru dzieci w Polsce i nie tylko w Polsce. I w nosie mam te plakietki bycia oświeconym, bo po pierwsze nie jestem oświecony, a po drugie, zamiast plakietki i zamiast klepania po plecach przez te środowiska, wolę, żeby polskie dziecko miało rodzinę normalną. Jeśli jest dziecko z domu dziecka, to żeby trafiło do heteroseksualnej rodziny. I takie mówienie, że lepiej, żeby było w parze, u pary homoseksualne niż w domu dziecka, no to jest bardzo manipulacyjne, bo tak samo te dziecko mogłoby trafić do pary heteroseksualnej. I nie wiem, dlaczego w Polsce, nie wiem, czy to w Polsce w ogóle cokolwiek jeszcze działa normalnie, czy wszystko jest tak pojebane, pokomplikowane, dosłownie wszystko, prawo, podatki, no wszystko po prostu, szukanie sprawiedliwości, tak, no to wszystko jest pojebane, odwrócone na, na głowę. I po prostu niech dzieci dostają pary heteroseksualne. Jest cała masa takich par, które by chciały mieć dziecko do adopcji, i no nic z tego. I mówienie, że dać to parom, parze gejów, słuchajcie. Wyobraźcie sobie mojego chłopczyka w parze gejów. No ludzie, no czy wy to czujecie? Wyobraźcie sobie dwóch chłopów. Wy odrabiacie lekcję, oni kopulują, tak? Albo się kłócą, tak? Że ktoś którego zdradził. Oni są u siebie zazdrośni, kopulują. No chłop to jest chłop. Wyobrażacie sobie to dwóch mężczyzn. Mama nie przytula, nie ma tego ciepełka, nie przytulasz się do mamy. Yy, mama o ciebie nie dba, nie głaszczy cię po główce, tak z obiadkiem, no wiadomo. I nie ma tego. Zostało to zabrane, bo ci ktoś mówił, że lepiej żebyś był w takiej parze, a nie można by w parze heteroseksualnej. Albo wyobraźcie sobie, dwie kobiety. Wyobrażacie sobie to humory, shit testy sobie robią wzajemnie, seks, gdzie jęczą się, liżą wieczorami, ty jesteś chłopcem i dwie mamy się tam liżą razem. No wyobrażasz to sobie? Żadna z mam, nawet jak będzie tą stroną dominującą, aktywną chłopczycą, tak zwaną, to co, no pójdzie z tobą na mecz piłki nożnej, no czujesz to? Ona będzie cię honoru, uczyła godności, wyobraźni, klocki z tobą kładano, może się zmusi do tego, ale przez ile czasu? Nie będzie tej pasji co u mężczyzny, bo pasje, te pasje są dla kobiet głupie, ale właśnie te pasje tworzą wyobraźnię, tworzą takie myślenie, gdzie człowiek potem może fajny wynalazek, fajny startup zrobić. Z tego są też bardzo często pieniądze właśnie z, taki, z takiego głupiego układania klocków, w którym to kobieta nic nie widzi, bo o, albo byś coś w domu naprawił, albo byś coś tam zarobił do pracy, a nie głupoty jakieś. Tylko mijają lata i z tych głupot robi się fajna firma później. To tak jak o mnie, można by powiedzieć, o całe życie tylko siedzi książki, czyta głupoty, robi do roboty, nie idzie. No ale właśnie przez to, że czytałem dużo książek, też bardzo dużo się nauczyłem, w jaki sposób pisać książki, jak to wygląda. Dzięki temu zacząłem sam pisać książki i zamiast robić w magazynie za 1600 zł, no to zarabiam dużo więcej, jestem pisarzem, tak? No ale bardzo często kobiety nie są w stanie tego zobaczyć, że hobby. Jest po czasie w stanie przemienić się w niezłe pieniądze. Tak więc chcę Państwu powiedzieć, że to jest po prostu nawet jak tak sobie normalnie pomyślicie, bez tej całej propagandy, bez tych youtuberów modnych, superaktorek, celebrytów, którzy są za tym, jest to po prostu ohydne. Naprawdę. To jest ohydne dziecko małe chłopczyk z dwoma mężczyznami oni gdzieś tam kopulują ze sobą tak w tle piernięcia, wiadomo, czy dwie kobiety jęczące liżą się ze sobą, czy kłócą się ze sobą, shit testują, obrażają się, tak? Jedna wyjeżdża do mamy, druga zapłakana, wyje, a ty siedzisz lekcję, odrabiasz. Czujesz to, chłopie? No i nie chłopie, bo też słuchają mnie, moje ukochane panie, ale, no ale czujecie to? Czy to jest normalne? Czy lepiej może, że kobieta shit testuje, kobieta wpada w panikę, ale jest ojciec, mówi, mama się uspokoi, choć idziemy, synaj sobie gdzieś do idziemy czy do. I widzisz potem, twój przeszywany tata, tak patrzy, zamarzony tam w jamę z niedźwiedziem, tak? I, i sobie tak i widzisz, tak że on sobie wyobraża, że tam tą żonę wrzuca. E, tak jak mówi w dowcipie, tak? Żona wpadła do klatki z gorylem, no, no problem goryla, tak? E, no i chcę Państwu powiedzieć, że to jest po prostu obrzydliwe, no to jest wstrętne. Jest mama kochająca, przytula, rozpieszczająca, jest tata surowy, wprowadzający zasady jak dziecko ma problemy z dorastaniem tak bunt tak ja też miałem bunt wstydzę się tego jak cholera człowiek jest wtedy młody człowiek jest wtedy głupi jak but. E, i co i dwie kobiety wtedy bunt chłopca tak i w domu dwie kobiety kłócące się ze sobą ludzie no to wariatów po prostu się robi z tego jest też kolejna sprawa o której państwu mówiłem dlaczego jestem przeciwnikiem promowania homoseksualizmu o ile akceptuję tych ludzi, nie mam problemu, ja im naprawdę bardzo dobrze życzę, zresztą znam ze trzech gejów. I naprawdę to są bardzo porządni ludzie często i życzę im jak najlepiej. Wcale ich nie namawiam, żeby byli hetero, niech sobie mają swoje związki, niech mają sobie swoje kluby, swoje przyjęcia, niech robią, niech żyją jak chcą. Ja naprawdę życzę im wszystkiego najlepszego. Ale promowaniu tego mówię nie. Dlaczego? Dlatego, że Młodzi ludzie uczą się poprzez obserwacje. Młodzi ludzie po prostu obserwują rodziców, obserwują księdza, obserwują nauczycieli, obserwują panią w przedszkolu i w ten sposób uczą się zachowań. Ludzie się uczą poprzez obserwacje. Jak się dziecko na początku uczy, jak jeszcze nie zna słów? Obserwuje, tak? Zanim nauczy się dziecko mózg ludzki e, mówić, no to obserwuje. I ja nie chcę tego, żeby małe dzieci wiedziały, że dwóch chłopów albo dwie kobity, albo chłopy po zmianie płci, to jest coś normalnego. Bo dlatego, że dzieci, zwłaszcza w okresie dorastania, mają potężny popęd płciowy, olbrzymi. I jeśli im da się opcję, że z kolegą można to robić i to jest fajne, i to jest normalne, to bardzo często jest taka sytuacja, że on będzie to robił z kolegą, zaspokajał ten popęd seksualny. Bo skoro można. Skoro to jest normalne, no to to będą robili. Ale gdyby tego nie było, promocji homoseksualizmu, to on by przeszedł przez ten okres, znalazłby sobie dziewczynę, założyłby normalną rodzinę. To służy do, do krzywienia dzieci i namawiania ich na tę drogę. A ta droga, słuchajcie, jeśli ktoś ma do wyboru być gejem albo być hetero, to powiedzmy sobie szczerze, lepiej być hetero. Dlatego, że no wiadomo, ze związku homo nie ma dzieci, ze związku hetero masz normalną rodzinę, zdrową rodzinę, masz dziecko z kobietą. To jest normalne życie, normalna rodzina. Nawet jak się rozwiedzicie, no to macie dziecko, tak? To jest normalność. Dzieci nie będą wasze pokazywane paluchami, tak? No, no, no dziecko przychodzi dwóch tatów albo dwie mamy na wywiadówkę, tak? Czy wrzeszczą na no, nauczycielkę. No, to jest chore, to jest po prostu chore. Ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby to promować, przecież ja tych ludzi nie nienawidzę. Ja nic do tych ludzi nie mam, naprawdę. Ale musimy to rozdzielić. Ja im życzę wszystkiego najlepszego, jestem za tym, żeby mieli swoje jakieś e, regulacje prawne jak najbardziej. Nie ma mowy o tym, żeby byli bici, prześladowani, to powinno być tępione, ale jak wychodzi gej czy lesbijka, mówi, że zostali pobici przez kogoś, bo są gejami, nie! Hetero ludzie, przepraszam, hetero mężczyźni też są napadani, bici. Są napadane hetero dziewczyny też i gwałcone. Po prostu są źli ludzie, którzy chcą komuś dać mordę. Będzie szedł heteryk, to heteryk dostanie wiapę. Będzie szed gej, to dostanie gej wiapę. To jest proste. To nie jest tak, że wy jesteście napadani, bo jesteście gejami. Jakby tam był ktoś inny, mężczyzna heteroseksualny, to inny powód byłby albo za wysoki, za niski, wąsy ma takie, sraki owakie. Albo się spojrzał, albo nie patrzy, co kurwa nie patrzysz, jestem dla ciebie gorszy? Jeb. Albo się spojrzał, co się kurwa patrzysz? I bach. I za to jest pierdol. a nie za to, że ty jesteś gejem. Nie byłbyś gejem, to by się coś innego znalazło. Masz za, za wąskie spodnie, za szerokie spodnie, masz adidasy, masz pumy, masz to. Powód się zawsze znajdzie. Nikt normalny. W życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby kogoś uderzyć, bo ktoś woli chłopaka niż dziewczynę. To jest debilizm. Ale ja w ogóle nie mam potrzeby, żeby komukolwiek krzywdę zrobić. Ogólnie mam potrzeby, żeby ludziom pomagać. Żeby pomóc, uśmiechnąć się, dać dobrą radę, jakoś dać dobre słowo, jak ktoś jest smutny. Nie mam potrzeby bicia kogoś, nie mam potrzeby bicia gejów, nie mam potrzeby bicia heteroseksualistów, nie mam potrzeby bicia ludzi po zmianie płci, ani nawet zwierząt. I chcę Państwu powiedzieć, że właśnie z tych względów jestem zdecydowanym przeciwnikiem, po pierwsze, promowania homoseksualizmu, i to występuje pod nazwą, żeby o tym mówić, o tym się nie powinno mówić. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakiejkolwiek adopcji przez pary homoseksualne, jestem zdecydowanie przeciwko. Moim zdaniem, chyba mam zdanie, tak? Czy. Ruchy LGBT już zupełnie nie pozwalają, żeby ktoś powiedział swoje zdanie. Jeśli mam prawo wypowiedzieć swoje zdanie, to mówię je. Jestem przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Uważam to za obrzydliwe, wstrętne i przede wszystkim niszczące dziecko. Zrobimy z takiego dziecka kalekę, zrobimy człowieka chorego. Dziecko powinno mieć ojca i matkę. Kolejna sprawa jest taka, że jestem przeciwko promowaniu wszelkich LGBT zmian płci i tych. Ja już tam nie wiem, bo tam jest tyle tego: jakieś podwójne zmiany płci, tak, no chłop się zrobił na dziewczynę, potem gejem został jakieś. Ja już się po prostu w tym gubię. Jestem przeciwko promowaniu tego, dlatego że uważam, że niektóre dzieci w młodym wieku mają jakieś takie fantazje, że chłopiec by chciał być dziewczynką, albo dziewczynka by chciała być chłopcem. I oni się już garną, żeby zmieniać płeć. Precz od dzieci. Niech ten dzieciak ma 20 ileś lat i to nie 18 lat, bo to jeszcze yy, młody człowiek gówno wie o życiu, tak naprawdę. Poczekać do 28 roku życia, jeśli wtedy będzie chciał zmienić płeć, to niech zmienia, ale za własne pieniądze. Bo wsadzać co najmniej kilkadziesiąt tysięcy, nie wiem, są straszne koszty. Na terapię, tak, bo to trzeba terapię hormonalną, tak. Najpierw się wali hormonami, żeby zmienić ciało, potem ewentualnie jakieś operacje. To ja wolę dać na, na przykład dziewczynka się urodziła. Pamiętacie państwo, dałem tam 1500 chyba złotych na tą dziewczynkę, że jej kości nie rosły, musieli będą jej robili operacje, i tam zbierała rodzina chyba nie wiem, pół bańki czy bańkę, i uzbierali. I super. I tam jakieś pieniądze od hejterów z odszkodowań dostałem, już nie pamiętam, bo tam już tyle płacałem tych pieniędzy na cele charytatywne, dałem tej dziewczynce 1500 zł, bo uważałem, że to ma sens. Będą tej dziewczynce wydłużali te kości, bo ona ma chorobę, że jak ciało rośnie, to się te kości, z tego co zrozumiałem, w nogach nie wydłużają, więc od czasu do czasu będą jej te kości jakoś tam wydłużali i ona będzie normalnie się rozwijała, będzie ta dziewczynka miała normalne życie. I ja chętnie oft w taką dziewczynkę zainwestować kasę. Czy dziecko jest autystyczne, żeby coś mu pomóc? Chętnie na to pieniążki, bardzo proszę. Ale na to, żeby dzieciaka, bo dzieciak ma fantazję, czy się naoglądał jakiś propagandy LGBT i on by sobie chciał zmienić płeć. To to jest po prostu moim zdaniem. Jakieś dyskusja była, żeby dzieciakowi płeć zmienić, moim zdaniem, to jest przestępstwo. To jest przestępstwo. Dzieci mają różne fantazje. Dzieci chcą być smokami, dzieci chcą być supermanami, Spidermanami, i dzieci robią masę różnych głupich rzeczy. Dlatego, że dzieci nie wiedzą, jakie jest życie, nie mają doświadczenia, kiedyś się nauczą. Ale w tym momencie, kiedy dziecko jest bezbronne, nie ma doświadczenia, nie ma, nie ma wiedzy o życiu i ma jakieś fantazje, czy naoglądało się o LGBT, o homoseksualistach. I widzi jakieś parady, i ono mówi: o, ja bym chciał być dziewczynką, bo wtedy będą się lepiej mną opiekowali. Będę więcej lalek dostał, czy tam będę miał lepszą zabawę. I teraz zmieniać dzieciakowi płeć to jest po prostu przestępstwo. Dlatego jestem nie jestem przeciwko tym ludziom. Pora to podkreślić. Zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy bardzo cierpią, ponieważ są na przykład w ciele męskim, a czują się kobietą. Ja to doskonale rozumiem. Znaczy, nie czuję tego, ale rozumiem, że ktoś może mieć takie mocne uczucie, ale jest bezwzględnie wymagane, żeby poczekać i to nie do 18 roku życia, tylko znacznie dłużej, czy tobie to nie minie, i poddać taką osobę, spróbować w jakiś sposób ugryźć ten temat ze strony psychiatrii, psychologii, bo może to się da odwrócić, może to jest jakiś wzorzec z dzieciństwa, różne rzeczy są. Jeśli się naprawdę tego nie da zrobić, no to wtedy ewentualnie już jak człowiek ma 28, 29 lat, można coś robić. Ale nie kwaś dzieciakiem małym. No to jest po prostu chore. To jest po prostu chore. Z jednej strony rodzi się dzieciak, wmawiają mu poczucie winy, tak za grzech pierworodny, za śmierć Jezusa 2000 lat temu, 2000 kilometrów stąd. Wmawiają mu, że jakieś szatany, diabły istnieją, że trzeba się tego bać, ale jak będziesz płacił i chodził do do firmy religijnej, do korporacji, to wtedy ona ci ochroni za pieniążki przed tym złym diabłem, o którym byś nie wiedział, gdyby ta właśnie firma, która na tym diable zarabia ci o tym nie powiedziała. Potem ten dzieciak dorasta, to mu mówią, że dwóch chłopów to jest ok, zmiana płci to jest ok. Słuchajcie, co my robimy z dziećmi? Co my robimy z naszymi polskimi dziećmi? To jest przerażające wszystko. Nie, nie jestem za tym, żeby były adopcje dzieci przez pary homoseksualne. Uważam to za wstrętne, obleśne, nienormalne i przede wszystkim uważam to za chore i niszczące dziecko. Nie pozwólmy na to, żeby yy, mała grupka, ale jak widać świetnie finansowana olbrzymimi kwotami pieniężnymi. Ciekawe skąd. No, na Węgrzech mówią, że to pan Soros. Ja nie wiem, tak mówią na Węgrzech, że to pan Soros finansuje. Ja nie wiem. Jeśli państwo mają do mnie jakieś pretensje, to proszę do pana premiera Węgier, pana Orbana, nie wiem czy on premierem jest, czy. Także proszę mu pozwy wysyłać, bo to nie ja powiedziałem, tylko pan Orban. Także proszę pozywać pana Orbana, ja tylko sugeruję, że on tak powiedział, znaczy tak mówię, że tak było powiedziane, a sam nie wiem, bo skąd mam wiedzieć. Dlatego jestem przeciwko i nie słuchajcie tych manipulacji, że to lepiej, żeby to trafiło do tej rodziny niż do domu dziecka. Nie we wszystkich domach dziecka jest straszna sytuacja, też tak nie demonizujmy. No to może nie wiem, no to zróbmy tak, że nie wiem, jest jakaś para pedofilii, ale pozytywnych, fajnych, takich pozytywnie nastawionych. No to może lepiej chyba oddać tym pedofilom, bo nie będą czuły seksu uprawiali z dzieckiem niż gdzieś tam w domu dziecka, gdzie będą brutalnie bili i gwałcili. No ludzie, no bo to do, do, do takich dochodzimy już, bzdur, tak? No, 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 no to jest chore po prostu wszystko dla mnie. I nie, nie jestem zacofany, jestem jak najbardziej, myślę, człowiekiem nowoczesnym, ale nie mylmy choroby i obłędu, robionego po to, żeby rozwalać państwa całe, niszczyć dzieci, niszczyć państwa od środka, nie mylmy tego z nowoczesnością, to nie jest żadna nowoczesność, to nie jest żadna nowoczesność, dewiacje były, są i będą dewiacje w sensie oddawanie dziecka ludziom, którzy nie powinni ich wychowywać. Ja nie mówię, że homoseksualizm to dewiacja. Uważam, że to jest inna orientacja i tyle. Nic do nich nie mam i nigdy się nie dam namówić na jakieś tam szydery z nich i tak dalej, bo po prostu tak ci ludzie często mają, tak się urodzili i tyle, niech sobie tak żyją. Niech będą szczęśliwi, ja im życzę szczęścia. Ale dzieci nie. Od dzieci absolutnie sio i zresztą każdy gej, który który myśli normalnie, tak jak ten pan z tego kanału, co był u Atora, mówi, że to jest po prostu debilis, tak? I, I po prostu, żeby tego nie robić. Dobrze, szanowni państwo, to by było na tyle. Z panem dobrym Bogiem, jeśli istnieje. Chłop w dom, Bóg w dom. Moje stałe hasło zapraszam na samiec web oraz na samiectv.pl, gdzie są wszystkie audycje z, z YouTube'a, także te, których. Nie mogę umieścić, bo zaraz mi skasują. Także więc, riposta da więcej. audycja o moich haterach, o panu Sławomirze, który mnie pomówił, także audycja o panu Fejmuchowskim z bloga Fejmuchowski, który tam wkleja filmy z dziećmi, które sobie na koniku jeżdżą i tak dalej. Także można sobie obejrzeć, co tam w duszy gra panu Adrianowi. Także to by było na tyle. Pozdrawiam państwa serdecznie, życzę miłego dnia, pełnego miłych zdarzeń i trzymajcie się. Cześć.